jak widzicie, sznurki na pranie. W tych warunkach pranie schnie mi mniej więcej 30 minut, czasami 20, jak jest bardzo gorąco. A tutaj zobaczcie, widok z mojego dachu, widzimy Atlantyk, Zatoka Meksykańska. Jesteśmy dwie przecznice od plaży. I tutaj na horyzoncie widzimy rządek statków, które czekają sobie w kolejce do wejścia do portu. Jest tutaj pełno takich statków, dlatego że Veracruz jest największym meksykańskim portem towarowym. I zobaczcie, Boca del Rio w pełnej krasie. Idziemy teraz na patio. I tak jak widzicie, w Meksyku wszystkie okna i drzwi są okratowane. I to oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Z drugiej strony u mnie w Warszawie też miałam rolety antyłamaniowe w oknach. Także tu jest po prostu ich tańsza wersja. O Meksyku słyszymy wiele nieciekawych pewnie opowieści na temat bezpieczeństwa. O porwaniach, morderstwach i tak dalej. I oczywiście tak nie jest. Normalne życie wygląda tutaj po prostu normalnie. Nic mi się nigdy tutaj nie stało. Ale no, trzeba się chronić, więc dlatego na przykład właśnie te kraty w oknach. Niektórzy sąsiedzi mają na murach rozbite butelki jako ochrona też, żeby nie móc przez ten mur łatwo przeskoczyć. Więc widać jednak tak nawet na co dzień na ulicach, że ludzie nie czują się tak super bezpiecznie tutaj i wolą swoje domy chronić i siebie również. Tutaj zamierzamy sobie zrobić ładny ogródek. A póki co mamy już tutaj jedno drzewo i to jest na dodatek super drzewo. Jest to drzewo noni, które jest znane ze swoich właściwości zdrowotnych. A z tych owoców robi się bardzo dobry sok i ten sok właśnie uczyni nas zdrowymi i młodymi na zawsze. Jest w tej chwili około 38 stopni, temperatura odczuwalna, ponieważ jesteśmy w strefie tropikalnej, gdzie właściwie lato jest przez cały rok. Tutaj temperatury spadają tylko w zimie, tak dosłownie na 2 miesiące i są wtedy około mniej więcej 20 stopni. A w tej chwili jesteśmy w lecie, no więc niestety jest bardzo gorąco. Często w Polsce niestety cierpiałam na takie rodzaje depresji zimowych. A w Meksyku to po prostu było zupełnie co innego. Budzi się człowiek, jest słońce, śpiewają ptaki, palmy, więc to jest zupełnie inna jakość życia pod tym względem. Ale jednak w życiu codziennym, słuchajcie, to sprawia pewne problemy. Na przykład wychodzę na koncert, chcę ładnie wyglądać, zrobić włosy, makijaż, a wychodzimy i po 5 minutach po prostu spływamy potem. Taka jest prawda, takie są realia.